Cześć, mam na imię Jagoda i tym razem opowiem Wam trochę o relacji między ludźmi a zwierzętami. Będzie trochę o Okuniewskiej, o Marcinie z lasu, czyli o panu Marcinie Kostrzyńskim, którego książka jest fundamentem do w ogóle wszystkich rozważań, które będą rozgrywać się na przestrzeni tych kilkunastu albo kilkudziesięciu minut. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiem też trochę o Peterze Singerze i jego książce Wyzwolenie zwierząt i szowinizmie gatunkowym. Ale zanim, to oczywiście przechodzimy do dygresji, bo wszyscy dobrze wiemy, że to jest najważniejsza część materiału. Pewnie w większości z Was ulubiona. Przynajmniej ja bardzo lubię dygresję, co pewnie już zauważyliście. Przenieśmy się w czasie do sierpnia 2018 roku. 19, przepraszam. Do sierpnia 2019 roku. I wtedy zaczęłam słuchać podcastów Okuniewskiej albo w lipcu. To nie jest takie istotne. Zaczęłam po prostu w wakacje 2019 słuchać podcastów Okuniewskiej. I słuchałam ich losowo. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, co to jest za podcast taki niszowy. Ja no, żartuję, to jest jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce, więc na bank słyszeliście o twórczości Okuniewskiej, o jej pamiętniku z Reykjaviku. Ona tam często wspominała o Marcinie z lasu. No, postanowiłam sprawdzić, kim jest ten człowiek. Weszłam sobie na YouTube'a, obejrzałam te wszystkie filmy z starenkami, kąpielami w błocie, łosi i tam są, słuchajcie, tam są materiały wychillowanych zwierząt w ich naturalnym środowisku. Ja tam utonęłam na kilka godzin. Osiąga się zen w przeciągu 10 sekund. Stwierdziłam, że to jest coś, czego ja w życiu potrzebuję. Taki zen dostarczany regularnie, więc polubiłam stronę na Facebooku pana Marcina. Ja nie wierzę w zbiegi okoliczności, ale to będzie naprawdę dziwne. W dniu, kiedy polubiłam jego fanpage, okazało się, że akurat za kilka godzin ma spotkanie w Poznaniu, zorganizowane tam przez Vivę, którego tematem przewodnim miało być polowanie na ptaki, ale o tym za chwilę. A Ania, o której wspominałam już kilkakrotnie, odwołała tego dnia spotkanie. I sami przyznacie, że to jest trochę dziwna sytuacja, delikatnie podejrzana, ale stwierdziłam, że jeżeli teraz nie pójdę, to najprawdopodobniej zaprzepaszczę jedyny plan, jaki wszechświat miał dla mnie przez ostatnie dwie dekady. No więc poszłam na to spotkanie. Nie było na nim moderatora. Okazało się, że moderator nie przyjechał czy coś tam. To chyba była najlepsza część tego wydarzenia, bo spotkanie było luźne. Takie totalnie niezwiązane z tematem. I pan Marcin po prostu pokazywał nagrania, które losowo znalazł na pulpicie. Był swoim własnym wodzirejem i mówił o swojej działalności, o tym, czym teraz się zajmuje, trochę o swoich kamerach, o przeszłości operatorskiej, o przeszłości trochę myśliwskiej. No i w pewnym momencie wstał starszy mężczyzna, który był trochę zniesmaczony tym, że został zaproszony w ogóle na inne wydarzenie. I okazało się, że miałam super szczęście, bo oprócz niego byli jeszcze chyba dwaj panowie, którzy wykładają na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. I dorzucili swoje 3 grosze do tematu polowania na zwierzęta i o w ogóle zawłaszczaniu przestrzeni przez człowieka i o ekologii. I to było bardzo ciekawe podsumowanie tego chaotycznego wydarzenia z losowymi faktami z życia pana Marcina. I jeden z doktorów zrobił naprawdę bardzo fajne przemówienie na koniec. I szczerze mówiąc, zaczęłam żałować, że nie zdawałam biologii na maturze i że nie mam z nim zajęć z ekologii, bo myślę, że to by były zajęcia, które by mnie pochłonęły w 100%. Jego sposób opowiadania o przyrodzie i o złożoności relacji między przestrzenią ludzką a zwierzęcą i o tym, jak ekspansja człowieka postępuje na terenach Polski, o podmiejskich terenach, gdzie ludzie budują nowe domy i w ten sposób zabierają przestrzeń zwierzętom. To było 6-minutowe niemalże przemówienie, w ogóle niezaplanowane, bo widać było, że jest spontaniczne. I wróciłam z tego spotkania z takim poczuciem, że może niekoniecznie dowiedziałam się czegoś o polowaniu na ptaki, ale poznałam postać pana Marcina i ja nie czytałam wtedy jeszcze jego książki. Ja w ogóle jestem taka bardzo... Ja nie bardzo wiem, co ja bym miała powiedzieć takim ludziom. Miałabym podejść do pana Marcina i powiedzieć, że uwielbiam jego działalność, którą znam od kilku dni i jestem fanką. Jakoś tak... Nie wiem, ja tak nie umiem, nawet jak znam czyjąś literaturę i przychodzę na spotkania autorskie. Ja nie bardzo wiem, co ja miałabym powiedzieć tym ludziom. I po prostu myślę, że chyba najfajniej jest wtedy, jak ja tak przychodzę, siadam, słucham i tak to zatrzymuję w środku i potem daję tym ludziom spokój.
Nie wiem, dajcie znać, jak wy macie podczas spotkań autorskich albo innych takich wydarzeń, czy macie jakąś taką potrzebę ekspresji i kontaktu z człowiekiem, z którego dziełem obcowaliście, czy może po prostu tak jak ja jesteście miękkimi kluchami, które nie potrafią takich rzeczy robić. Jednak, no, dygresja w dygresji, czyli norma. Do brzegu. Potem minęło tam trochę czasu i na święta dostałam książkę pana Marcina Kostrzyńskiego, czyli Marcina z lasu. Jest napisana językiem bardzo podobnym do tego, którym opowiada na kanale. I z początku to jest trochę inna sytuacja, w której oglądacie film na YouTube, który ma wam rozgrzać serduszko i chcecie poczuć taką więź z naturą. A co innego jest czytanie książki, która jest napisana w ten sposób. Autor, opisując kolejno zwierzęcych bohaterów swojego życia, miałam wrażenie, że je zbytnio antropomorfizował. Tak się zastanawiałam, czy pan Marcin nie za bardzo spoufala się ze zwierzętami na swojej ścieżce. Potem jak już przeczytałam i odłożyłam książkę, to miałam taką refleksję, że hipotezą, która wypływa z tej książki, hipotezą pana Marcina, jest to, że zwierzęta są takie jak my. I nazywa zachowania zwierząt wyrazami opisującymi ludzkie emocje. I z jednej strony wynika to też z tego, że ludzie nie mają języka, którym opisują zachowania zwierząt i ich reakcje. A z drugiej strony w ten sposób może dojść do tego, że przestaniemy postrzegać zwierzęta jako taki dziki, nieokrzesany element natury, tylko bardziej uporządkowany, taki, któremu należy się podmiotowość. I myślę, że pan Marcin też tą podmiotowość nadaje w swoich wspomnieniach, bo w większości są to historie o zwierzętach, które na pewnym etapie życia mu towarzyszyły. Albo raczej, no właśnie, którym on towarzyszył. Przeszkadzało mi też, że autor przedstawia siebie na końcu i nie jesteśmy w stanie poznać na samym początku postaci, która kryje się za tymi słowami. I potem tak sobie pomyślałam, że przecież to nie jest typowa autobiografia antropocentryczna, tylko jest to historia życia człowieka opowiedziana przez pryzmat zwierząt pozaludzkich. I do terminu zwierząt pozaludzkich jeszcze wrócimy, więc trzymajcie ten wątek. Pomyślałam sobie, że jestem szowinistką gatunkową. Do tego też dojdziemy. I że zwierzęta są przecież głównymi bohaterami życia pana Marcina i one nadają rytm jego życiorysowi. Wszystko, o czym opowiada, kręci się wokół przyrody, wokół zwierząt, wokół obcowania z nią. I dlatego na pierwszy plan wychodzą dziki, sarny i jelenie. Pojawiają się też wiewiórki. Autor ma w sobie bardzo dużo wrażliwości i jest bardzo uważny. Czymś, co jest wyjątkowe w tej książce, jest to, że to nie zwierzęta towarzyszą człowiekowi, tylko on towarzyszy zwierzętom. Moim problemem, który nie wynika z treści, tylko ze składu książki, no jest takie pewne rozczarowanie związane z tym, że nie wykorzystano więcej zdjęć autora. I wierzę, że wydawnictwo miało jakiś dobry powód, żeby podeprzeć się, wykorzystać po prostu stokowe zdjęcia w rozdziałach i na okładce. Sprawdziłam, kto jest autorem zdjęć i poczułam takie lekkie rozczarowanie. Rozumiem, trzeba było nadać szatę graficzną książce mimo wszystko na oczekiwania i rzeczywistość. A jeżeli chodzi o samego autora, to na samym końcu pan Marcin wspomina o tym, z jakiej rodziny się wywodzi, z rodziny myśliwych, kto go uczył obcować z przyrodą, że w pewnym momencie przeszedł na dietę wegetariańską, o tym, jak konstruuje kamery swoje, wideopułapki, tak żeby nagrywać zwierzęta w ich naturalnym środowisku, nie wykorzystując ich jako zwierzęcych aktorów, tylko podglądając je, jaką ma misję w związku z edukacją najmłodszych. Jak zobaczycie sobie też na jego kanale, jakie rzeczy on tworzy, to jest po prostu jest super majstrem. Pisze też o swojej pracy operatorskiej i o tym, jak naprawdę wyglądają te filmy przyrodnicze, jak powstają, no bo życie zwierząt nie jest zbyt ciekawe. Jest bardzo powtarzalne, jest piękne, ale nie jest na tyle interesujące, żeby utrzymać widza 40 minut w napięciu, więc no, to jest wyreżyserowane. I tak zbierając te wszystkie takie chaotyczne myśli, to ja polecam bardzo książkę pana Marcina, mimo że może to brzmieć, jakbym miała do niej jakieś pretensje. Absolutnie nie. Uważam, że ta książka to jest naleśnik z powidłami albo ciepły kocyk. To jest coś, czego potrzebujecie w życiu, żeby połączyć się na nowo z odczuwaniem. I myślę, że
książka pana Marcina świetnie się sprawdza jako taki drogowskaz, taki impuls uwrażliwiający czytelników na otaczającą ich przyrodę i na tą świadomość, że nie jesteśmy od niej odcięci, tylko stanowimy jej integralną część. I to jest, to są takie moje odczucia i przesłanie płynące z tej lektury, tak dla mnie przynajmniej. I zachęcam was do tego, żebyście po nią sięgnęli. Mam nadzieję, że trzymacie wątek szowinizmu gatunkowego i zwierząt pozaludzkich, bo właśnie do niego przechodzimy i już wyjaśniam, o co chodzi. Definicję szowinizmu gatunkowego stworzył Richard Rider w latach 70. i zdefiniował go jako uprzedzenie bazujące na moralnie nieistotnych różnicach fizycznych. Zakładał on, że skoro wszystkie gatunki zwierząt odczuwają cierpienie, a ich system nerwowy jest podobny do ludzkiego i zawiera te same związki chemiczne, które są odpowiedzialne za doświadczanie bólu, to wywyższanie się ponad nie i odcinanie od pozostałego królestwa zwierząt, stawianie grubej krechy między człowiekiem a pozostałymi gatunkami, jest zwykłym szowinizmem. Definicję tę rozpropagował Peter Singer, który w Wyzwoleniu zwierząt o szowinizmie gatunkowym pisze jako o uprzedzeniu lub stronniczym faworyzowaniu członków własnego gatunku kosztem innych. A jeżeli chodzi o zwierzęta pozaludzkie, bo to wywołuje spore kontrowersje w systemie myślowym, autor zaznacza, że słowo zwierzę jest wykorzystywane jako ekskluzywne. Ludzie używając słowa zwierzę myślą o zwierzęciu innym niż człowiek. I to jest po prostu sposób separowania się od innych zwierząt, sugerując jednocześnie, że do nich nie należymy. Stawiamy taką ostrą granicę między sobą a szympansami, oddzielając się od pozostałych gatunków, mówiąc, że to jest koniec człowieczeństwa i koniec podmiotowości. Wracając do autora Wyzwolenia zwierząt, Peter Singer ma wspaniałą stronę internetową, na której znajdziecie jego CV. I bardzo podoba mi się jego biogram, który najpierw wymienia, czym się zajmuje zawodowo, a na samym końcu pisze, gdzie teraz żyje i że razem ze swoją żoną Renatą ich największą atrakcją jest spędzanie czasu z 3 córkami i 4 wnucząt. Bardzo lubią spacerować i on jeszcze surfuje. Bardzo mnie to rozczuliło po tym, jak wymienia, że jest profesorem bioetyki z takim backgroundem filozoficznym i że w większości zajmuje się etyką praktyczną i jest najbardziej znany właśnie z książki Wyzwolenie zwierząt. Obecnie jest profesorem bioetyki Princeton University i od 2005 roku łączy te funkcje razem z profesorą na Uniwersytecie w Melbourne. Nadawanie sobie takiego zwykłego wymiaru w tych wszystkich dokonaniach jakoś mnie tak poruszyło. Wracając jednak do Wyzwolenia zwierząt, książka poprzedzona jest 5 przedmowami. Jedną Harariego, jednym wprowadzeniem do polskiego wydania Dariusza Gzyry, którego możecie kojarzyć z Dziękuję za świńskie oczy, to jest chyba jego najnowsza publikacja o prawach zwierząt. Potem 3 przedmowy samego autora, najpierw do pierwszego wydania, do drugiego i do tego z 2009 roku, bo to jest najbardziej aktualne wydanie. Książka składa się z wyraźnie oddzielonych od siebie elementów. Pierwsze z nich to są testy na zwierzętach, drugie hodowla przemysłowa, a końcowa część jest poświęcona rysowi historycznemu relacji ludzi i zwierząt i filozofii, która stoi za kształtowaniem tych relacji. I o współczesnych przejawach szowinizmu gatunkowego. Tym razem chciałabym się zająć wyłącznie rozdziałem 5, Panowanie człowieka, czyli krótka historia szowinizmu gatunkowego i przedstawić wam kilka koncepcji, które wpłynęły na to, w jaki sposób myślimy o zwierzętach obecnie. Zacznijmy od tego, że autor w tej części powołuje się na myśli formułowane przez zachodnich filozofów wyłącznie, nie opowiada o wschodzie, głównie ze względu na to, że w ostatnich 200-300 latach te idee rozpowszechniły się i zostały włączone do systemów myślenia współczesnych społeczeństw i w komunistycznych społeczeństwach i w kapitalistycznych. Zaczniemy od takich podwalin, czyli od judaizmu i antyku greckiego, które później połączyły się w chrześcijaństwie. I zacznijmy od Starego Testamentu, na które powołuje się nadal wiele osób, mówiąc, że Bóg oddał ludziom ziemię do dyspozycji, żeby czynili sobie ją poddaną,
A nie zauważają, że według Starego Testamentu ludzie najpierw żywili się roślinami i dopiero po upadku człowieka Bóg we władanie ludziom oddaje inne żywe istoty na ziemi. W politeistycznej Grecji Arystoteles, co ciekawe, nie odmawiał zwierzętom podmiotowości, ale on był zwolennikiem niewolnictwa i hierarchiczności świata przyrody. Uważał, że niektóre istoty są niewolnikami z natury i ludzkie i te pozaludzkie, wobec czego nie litował się nad zwierzętami. Potem przyszło Cesarstwo Rzymskie. Wiadomo, igrzyska, bardzo silnie zmilitaryzowane społeczeństwo. Dochodziło do nie tylko rzezi zwierząt, ale i ludzi ku uciesze ludziom na trybunach. I to, co zostało zaczerpnięte z judaizmu w późniejszym czasie, wyjątkowość ludzkiego gatunku, że każde życie jest wartością i każde życie jest święte, ale wyłącznie życia człowieka. Oczywiście nie oznacza to, że wszyscy Rzymianie byli źli i uwielbiali rozlew... Ale się zrymowało źle. Że przepadali za rozlewem krwi. Na przykład Owidiusz, Seneka, Porfiriusz i Plutarcha mówili o łagodności dla cierpiących istot. Kolejną osobą, o której warto wspomnieć, jest Tomasz z Akwinu, który uważał, że ludzie mogą zabijać zwierzęta, bo są doskonalszym bytem. I tutaj wchodzi też Franciszek, święty Franciszek z Asyżu, który jest w religii katolickiej przedstawiany jako osoba wyrażająca bardzo dużą troskę o otaczającą go przyrodę, o zwierzęta. Jednak wbrew pozorom święty Franciszek wcale nie był wege. Jego filozofia polegała na odczuwaniu jedności, takiej ekstatycznej przyjemności obcowania z całą przyrodą i ogromnym zachwytem nad nią. Jednak to było nadal bardzo mocno antropocentryczne, ze względu na to, że zachwycał się tym, jak ta przyroda została stworzona przez Boga, by służyć człowiekowi. Po średniowieczu nadszedł renesans i można by tutaj pomyśleć, że zwierzęta może będą odczuwały trochę większą ulgę w związku z nadejściem lepszych czasów, czasów humanizmu. Jednak ideą renesansu było to, że człowiek jest miarą wszechrzeczy. Kartezjusz uważał, że wszystko, co fizyczne, jest powiązane z mechaniką, i bardzo się interesował tą dziedziną. Żeby nie być oskarżonym o herezję, dokonał podziału na to, co fizyczne i na to duchowe. Dusze, czyli świadomość niematerialna, były przypisywane wyłącznie ludziom i zwierzęta w jego filozofii nie znalazły podmiotowości. Zresztą był to dosyć trudny czas dla nich, ponieważ przeprowadzano eksperymenty na żywych, świadomych zwierzętach. Nadszedł renesans i czasy porenesansowe. Nie było tutaj żadnej radykalnej zmiany. Poprawił się trochę stosunek do zwierząt. Nie oznacza to jednak, że nadano jakiś im równościowy status. Myśliciele tutaj sprzeczali się do tego, jaką ludzie powinni przyjmować postawę wobec zwierząt. Potem przyszedł Darwin, cały na biało, wydając o pochodzeniu gatunków, a później o pochodzeniu człowieka. Mimo że dowody na ewolucyjne pochodzenie człowieka miał wcześniej, obawiał się o uprzedzenie w stosunku do jego teorii. I tutaj zakończymy tę ścieżkę w ramach ciekawostki. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej i sięgnąć po więcej szczegółów, to po prostu przeczytajcie 5 rozdział książki. Nie chcę zostawić was wyłącznie z tym zarysem historycznym. Pomyślałam, że podrzucę wam jakieś dodatkowe materiały związane z relacją między człowiekiem a zwierzęciem. I kiedy zastanawiałam się, jak przygotować ten materiał i układałam go sobie mniej więcej w głowie i tam czytałam książki w ogóle, to na City Lightach, na przystankach, pojawiły się prace laureatów 20. edycji konkursu Galerii Plakatu AMS i to jest konkurs dla młodych grafików na plakat o tematyce społecznej. W ubiegłym roku to były kwestie związane z żywieniem. W tym roku zadaniem uczestników było zaprojektowanie plakatu na temat prawa zwierząt do godnego życia. Podlinkuję wam wyróżnione plakaty. Pewnie kojarzycie z przystanków. To jest taki żółty plakat z płaczącym psem, z złym właścicielem i z zwierzęciem, które rzuca cień w kształcie ludzkiego ciała. Nie mogę nie wspomnieć oczywiście o magazynie Pismo, o sierpniowym numerze, w którym ukazał się artykuł Ady Petryczko o architektce projektującej habitaty dla zwierząt. Podlinkuję wam go też w opisie, razem z wystąpieniem bohaterki tego tekstu. I w kontekście jeszcze szowinizmu gatunkowego podrzucę wam kilka grafik Pawła Kuczyńskiego, którego prace są fantastyczne i między innymi możecie zobaczyć je w magazynie Holistic. Link będzie też w opisie i wrzucę wam na Instagramie. Świetnie obrazują relacje między człowiekiem a pozostałymi zwierzętami.
W tym materiale to chyba wszystko. Mam nadzieję, że będziecie chcieli zapoznać się z książką pana Marcina Kostrzyńskiego, bo mimo tych wszystkich moich wątpliwości, które wam tutaj przedstawiłam, jest to naprawdę przepełniona wrażliwością lektura. Warto w czasach, w których tak bardzo izolujemy się od świata naturalnego, zainspirować się taką lekturą i wesprzeć też działalność pana Marcina, bo on cały czas zbiera hajs na rozwinięcie swojej działalności. Trochę czasu zajęło mi przygotowanie się do tego materiału, mimo że być może po długości wcale tego nie widać. Mam nadzieję, że wynieśliście coś z tego dla siebie. Znajdziecie mnie na Facebooku, na Instagramie. Możecie pisać, lajkować, serduszkować, pisać maile, bo jestem też dostępna pod taką formą komunikacji. Wszystkie linki będą w opisie. Spis treści też postaram się wrzucić. I co? Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.